Drodzy, bardzo serdecznie witam Was ponownie na moim kanale Zbawieni w Chrystusie. Dzisiejszy materiał to kontynuacja mojej nowej serii Wieczór z Piotrem. Mam nadzieję, że choć niektórym ze słuchaczy spodoba się ten pomysł. Dzisiaj chciałbym kontynuować tematy, które rozpocząłem ostatnim razem. Między innymi wspomniałem o tym, że wiele osób argumentuje, iż Pan Jezus Chrystus jeszcze nie powrócił, ponieważ powiedział, że o tym dniu i godzinie nie wie nikt, tylko sam Ojciec. Oczywiście no nie jest to jakiś powód do tego, żeby Pan Jezus nie powrócił wtedy, kiedy mówił, że powróci. A więc określił ramy czasowe do życia pokolenia, w którym żył i do którego mówił. Ale kiedy skupimy się na tej części o tym, części tej wypowiedzi oczywiście, że o tym dniu i godzinie nie wie nikt, tylko sam Ojciec. Warto by było tutaj zastanowić się, czy Bóg Ojciec zaczął informować uczniów Pana Jezusa Chrystusa już po Jego odejściu, czy Bóg Ojciec zaczął informować ich, kiedy ten czas będzie już bliski. Okazuje się, że tak. Jak najbardziej. Kiedy otworzymy chociażby Księgę Objawienia, na rozdziale pierwszym, już w wersecie pierwszym, czytamy, że jest to objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu kto? Dał mu Bóg. I o czym jest to objawienie? O tym, co ma się stać wkrótce. Jasno i wyraźnie. Pierwszy rozdział werset pierwszy Księgi Objawienia mówi, że Bóg Ojciec postanowił powiadomić swoich sług, uczniów Pana Jezusa Chrystusa, o tym, co ma się stać wkrótce. I to wkrótce było wkrótce dla nich. Czyli widzimy wyraźnie, że kiedy Pan Jezus Chrystus powiedział, że o dniu i godzinie nie wie nikt, tylko sam Ojciec, to znaczy, że Bóg Ojciec dał sobie autorytet do tego, że to On będzie ujawniał z biegiem czasu, kiedy ten dzień nadejdzie. I w tym rozdziale pierwszym, w wersecie pierwszym Księgi Objawienia, Bóg daje objawienie nie tylko o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus, ale również, co ma się stać wkrótce. Nie jest to jedyna wypowiedź na ten temat. Kiedy otworzymy chociażby pierwszy list Piotra, Piotr bardzo dużo pisał o tym, że czas, w którym żyją, w którym pisze ten list, to jest już naprawdę czas, w którym wszystko zmierza ku końcowi. Zobaczmy na 4 rozdział, werset 17. Apostoł Piotr napisał tak. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Nadszedł bowiem czas. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówił o fałszywych prorokach, fałszywych Chrystusach, to czy miał na myśli swoich apostołów? Ostatnio wspominałem o rozdziale 17 według Łukasza, Ewangelii według Łukasza, i tam Pan Jezus Chrystus ostrzegał innych przed fałszywymi Chrystusami, którzy będą mówić, oto jest tu, oto jest tam. Co tutaj pisze apostoł Piotr? Nadszedł bowiem czas.
Skąd apostoł Piotr wiedział, że sąd Boży już nadchodzi? A Piotr przecież nie żyje w naszych czasach. Nie żył 500 lat temu i nie będzie żył za 1000 lat od naszych czasów, tylko żył w pierwszym wieku naszej ery. I co napisał? Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się. Kiedy zajrzymy do przykładu interlinearnego, to przed słowem sąd jest przedimek określony. Bo to jest jeden i ten sam sąd, o którym mówili wszyscy prorocy, wszyscy apostołowie i sam Bóg, który objawił swoim sługom, co ma się stać wkrótce w Księdze Objawienia. Są to niezaprzeczalne dowody na to, że sąd odbył się w pierwszym wieku naszej ery. O tym też pisał apostoł Paweł w liście Tesaloniczan 1:8 chociażby, który wyraźnie powiedział Tesaloniczanom. Apostoł Paweł napisał do nich, że Bóg jeszcze za ich życia odpłaci wszystkim tym, którzy ich uciskają. I że Bóg wywrze pomstę na tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli apostoł Paweł napisał dokładnie to, co napisał apostoł Piotr na krótko przed rokiem 70. Bo Piotr pisze, że nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? Tragiczne.